Cześć, witam na kanale Warsztat RPG. Ja jestem Amnezja i dzisiaj pierwszy film wprowadzający do mechaniki Savage Worlds edycji przygodowej. Dzisiaj omówimy sobie kartę postaci i dość w skrócie pojęcia, które na niej występują. O tych wszystkich elementach będą kolejne filmy, ale w przyszłości to jest film taki całkowicie na start. Zaczynamy! Warsztat RPG. Dla tych osób, które nie śledzą nas na Facebooku, chciałabym wam powiedzieć, że będzie nas tu trochę mniej. Wiąże się to z kilkoma różnymi rzeczami, między innymi z moim zdrowiem, z pracą, no po prostu z życiem. Wiecie, to nie jest nasza praca, mamy dużo innych obowiązków, no i akurat tak się składa, że w tym okresie się dość mocno nasiliły. W związku z tym troszeczkę odpuszczamy robienie filmów, ale to nie oznacza, że całkowicie znikamy. Po pierwsze, będziemy więcej na Facebooku, więc możecie nas tam śledzić. Zachęcam do tego. Będziemy więcej po prostu pisać. Ale oprócz tego ja na pewno będę tworzyć filmy, no i Piotr raczej też, bo ja po prostu lubię tworzyć filmy i jakby chciałabym dalej w tą stronę iść. Dobra, wracając już do tematu filmu. Zacznijmy od podstaw. Tutaj na samej górze macie opis postaci, powiedzmy. Na początek imię oczywiście, no nie wiem jak wy, ale ja na przykład uzupełniam imię na samiusieńkim końcu, nawet jeżeli je już wcześniej wymyślę, zazwyczaj nie, ale uzupełniam je totalnie na samym końcu, to jest ostatnia rzecz, którą uzupełniam na karcie postaci. Dalej mamy rasę. W podręczniku jest ich konkretnie 10 i są to takie rasy jak oczywiście człowiek, elf, Atlanta, niziołek. I każda z tych ras ma jakieś tam zawady czy przewagi. No, na jakiejś podstawie musimy wybrać konkretną rasę, prawda? Na przykład u elfa jest to zawada psuj. Kolejno, na karcie postaci mamy rozmiar. I na przykład niziołek ma rozmiar minus 1, a człowiek 0. Jeżeli postać ma rozmiar minus 1, to między innymi obniża się jego wytrzymałość, ale osoba, która jest większego rozmiaru, będzie miała problem, żeby ją trafić. Czyli niziołek w walce z człowiekiem będzie miał niziołek do człowieka plus 1, bo człowiek jest o jeden rozmiar większy, a z kolei odwrotnie, czyli człowiek atakując niziołka, będzie musiał rzucać z modyfikatorem minus 1. Oczywiście w akcjach dotykowych, bo wiecie, w przypadku, nie wiem, rozmowy to nie ma żadnego znaczenia. Dalej mamy fuksy. Szczerze, ja tutaj nie uzupełniam sobie nigdy, ale to też dlatego, że nigdy nie biorę mrocznego paktu. Do tego kiedyś dojdę. W każdym razie w większości przypadków fuksów na sam początek mamy 3. Może to być oczywiście modyfikowane w różny sposób. Mistrz gry również ma swoje fuksy. O fuksach jeszcze kiedyś na pewno będę się o wiele, wiele szczegółowiej wypowiadać. W każdym razie tutaj możemy sobie zanotować, ile mamy fuksów. A co można robić z fuksami? No, na przykład przerzucać wyniki, jeżeli wam się nie podobają, możecie wpływać na historię. To już jest takie, wiecie, jedna z opcji. Na przykład odzyskiwanie punktów mocy. Ostatnio na kampanii używaliśmy dużo tego, bo jakoś tak szczerze mówiąc, jak wcześniej grałam, to całkiem w sumie rzadko raczej odzyskiwałam punkty mocy fuksami. Ale to już kiedyś może opowiem, z jakiego powodu akurat z tej mechaniki nie korzystałam, bo to nie oznacza, że nie mogłam. Mogłam z niej korzystać, tylko kiedy indziej o tym powiem. Nieważne. Mam dzisiaj taki humor do pogadania, więc może to być nie aż tak rzeczowy film, jakbym chciała, bo mam chęć wtrącać rzeczy, których nie mam napisanych w scenariuszu. Dalej mamy determinację. Determinacja to jest coś, co użyłam dosłownie jeden raz. I co to jest? Dostajemy punkt determinacji wtedy, kiedy coś ważnego, dobrego lub złego wydarzy się w życiu postaci. No i to jest dodatkowa kaszustka. I teraz, bo żeby później użyć tego, tak? Możemy później tylko użyć do dowolnego rzutu. Jest to w sumie całkiem fajna opcja. Przy czym rzadko używana. Nie wiem, czy wykorzystacie z determinacji. Jeżeli używacie, to dajcie znać. No o tym wam więcej chyba nie opowiem, a zresztą nie wiem, czy tutaj jest tak naprawdę coś więcej do opowiadania.
Teraz przechodzimy do sekcji po lewej stronie karty postaci. Najpierw mamy atrybuty. Atrybuty odpowiadają za gibkość postaci, zręczność, jak sama nazwa mówi. Spryt to oczywiście bystrość umysłu bohatera, intelekt. Duch to silna wola postaci, ale także na przykład pewność siebie. Jest to atrybut, dzięki któremu wychodzimy z szoku w trakcie walki. Siła to oczywiście po prostu fizyczność bohatera, czysta siła fizyczna i odpowiada za obrażenia. Z kolei wigor, żywotność postaci, odpowiada za wytrzymałość i właśnie dzięki wigorowi możemy wyparować rany, używając fuksa. Dalej mamy umiejętności postaci. Te, które widzicie teraz na ekranie, to są te, które każda postać dostaje automatycznie po prostu na początku. Każdy ma je na K4. Dlaczego tak jest? No jakby każdy człowiek jakiś jest, prawda? Jakby mamy jakieś podstawowe umiejętności. Ale oprócz tych umiejętności jest jeszcze masa, po prostu szereg innych umiejętności, również takie, które są w podręczniku, ale możecie również tworzyć oczywiście sami masę innych umiejętności. Jedną z takich umiejętności jest oczywiście walka, jakby standardowa umiejętność w RPGach. I ta umiejętność odpowiada za obronę, więc mimo wszystko coś tam warto mieć w tej walce zawsze. I widzicie, tak samo jak w atrybutach, tutaj w umiejętnościach macie poziomy od K4 do K12. I możecie, jak sobie zamalujecie, na przykład jeżeli uznacie, że nie wiem, chcecie mieć walkę na K6, to zamalowujecie sobie do K6 i wtedy rzucacie najwyższą kością i kością figury. Oczywiście na temat mechaniki walki będzie osobny film. I na początek tempo. Tempo to jest to, jak szybko postać może się poruszać. I taki najbardziej standardowa opcja to jest 6 i również K6 kość biegu. To może być modyfikowane przez zawady, przewagi, przez rasę, masę różnych rzeczy. Tutaj może wpływać na to, jaka będzie wartość, ale tak człowiek po prostu rusza się z prędkością 6. Ponieważ jestem kiepska z matematyki, nie będę zdradzać szczegółów mojej kiepskości, ale to sobie przeczytam, żebym się nie pierdyknęła i żebym później nie musiała w postprodukcji tego poprawiać. Tak będzie po prostu lepiej. A więc wytrzymałość jest to wigor podzielony na pół plus ewentualny modyfikator z pancerza. Tak, ja wiem, że podzielenie na pół i plus to nie jest bardzo trudna matematyka, ale wiecie. Obrona z kolei to walka podzielona na pół plus 2 i to również oczywiście może być w różny sposób modyfikowane. Niżej mamy sprzęt, gdzie zapisujemy sobie to, co mamy w ekwipunku, chociaż no powiem wam szczerze, że ja na sprzęt wolę, w sensie, no dobra, takie rzeczy, które zawsze mam przy sobie, no to tutaj sobie wpisuję takie ważne, bardzo ważne rzeczy, tak, na przykład, że mam pancerz, no logiczne, że mam pancerz, nie? Czy tam laskę. Ale ja lubię mieć osobną kartkę na plecak, po prostu, bo tam się często coś wymazuje, i nie lubię mazać po karcie postaci, więc preferuję jednak opcję z osobną kartką na to, co mam gdzieś tam w torbie, na przykład, czy mam też podzielone, na przykład, jeżeli coś mam przy pasku, taka opcja jest po prostu fajniejsza, ale wracając już do karty postaci, na czym ja to skończyłam? Na ekwipunku, tak, i tutaj możemy sobie również zapisać, ile coś waży. Na dole sobie spisujemy też obciążenie, a udźwig to jest ta wartość, ile możemy nosić. I to jest zależne oczywiście od siły. I na stronie 69 mamy tabelkę, która pokazuje jakby te zależności. I co ciekawe, w podręczniku to się nazywa poziom obładowania, czyli nie szukajcie pod udźwig i tak dalej, bo nie znajdziecie. Ja się troszkę naszukałam, szukając tego akurat. Nieważne. Dalej, po prawej mamy zawady. Zawady są to pewne... umiejętności to nie są umiejętności. Zawady są to pewne cechy, które mogą nam uatrakcyjnić po prostu rozgrywanie postaci. Niektóre są mechaniczne, które dają nam na przykład minusy, nie wiem, do noszenia rzeczy, czy nie wiem, minus do spostrzegawczości. Różne opcje tam są. Ale są też takie, które są czysto fabularne, jak na przykład hojrak. No hojrak nie ma żadnej żadnego mechanicznego problemu z nim nie ma, ale
jakby jest fajny po prostu do odkrywania. Jeżeli chcecie poznać, jakie są moje ulubione zawady, to kliknijcie sobie w ten film. Przewagi i rozwinięcia. Tutaj sobie zapisujemy przewagi, czyli dla odmiany te dobre cechy postaci i one już bardzo często są mechaniczne. To jest na przykład szybki cios, kiedy ktoś do nas podchodzi i my możemy wykonać darmowy atak, jeżeli pojawia się w bliskim zasięgu. Tak, chciałam powiedzieć, że niektóre przewagi mogą być wrodzone i ich nie możemy wziąć na późniejszym etapie, czyli tylko przy tworzeniu postaci, ale oprócz tego są jakby różne przewagi wymagają różnych... wymagają, abyśmy spełnili różne wymagania, więc to również należy wziąć pod uwagę, kiedy wybieramy sobie zawady. No i tutaj są rozwinięcia, czyli po prostu kolejne rozwinięcia sobie zapisujemy, co wzięliśmy, żeby łatwo było prześledzić, czy nie mamy gdzieś jakiegoś błędu przy tworzeniu, czy tam bardziej rozwijaniu postaci. Z kolei zmęczenia możemy otrzymać tylko 2 punkty. Za co możemy otrzymać zmęczenie? No, między innymi na przykład za niewyspanie, nie wiem, za wypicie za dużo alkoholu, albo jakiś bardzo trudny marsz, czy nie wiem, przebywanie na pustyni. To może powodować, że dostaniemy punkty zmęczenia. Ale są też czary, które na przykład powodują, że nakładamy punkt zmęczenia na postać. Na dole mamy listę mocy i broni. I zacznijmy od mocy. Tutaj też posłuża się jednak tekstem. Na przykład, żeby rzucić pocisk, musimy użyć jednego punkta mocy, i to jest to PM, a obrażenia to jest 2K6, no chyba, że otrzymujemy przebicie, wtedy jest to 3K6. Ja to sobie zazwyczaj zapisuję ukośnikiem po prostu. Zasięg to jest spryt razy 2 i oczywiście to wszystko zapisujemy w calach. Trwanie w tym wypadku akurat natychmiast, czyli wiecie, nie utrzymuje się przez ileś tam tur. No i efekt, czyli ten czar, jaki daje efekt, no w naszym wypadku jest to po prostu pocisk. Atak, nie? Chcemy zaatakować. Więc sobie tutaj możemy opisać na przykład, nie wiem, fireball. Albo możemy sobie jakiś bardziej obrazowo opisać. No akurat wybrałam taki, jakby taki czar, który no tutaj jest chyba dość jasny. No a niżej mamy broń. I na przykład, weźmy sobie może buzdygan. Zasięg, no w tej sytuacji nie ma zasięgu, tak? Buzdygan nie jest bronią zasięgową. Gdybyśmy wzięli łuk, owszem, tutaj sobie wtedy wpisujemy, jaki ma zasięg, albo chociażby sztylet. Sztylet również ma zasięg, bo wiecie, sztyletem może rzucić. Buzdyganem raczej nie. Znaczy inaczej, zawsze można rzucić, ale to może być dziwne efekty. Obrażenia. W przypadku buzdygana jest to siła plus K6, no i musimy mieć przynajmniej siłę K6, żeby w ogóle wziąć ten buzdygan. Przebicie pancerza 0, buzdygan nie przebija. Szybkostrzelność, no w tej sytuacji również 0, no bo buzdygan to nie jest, nie wiem, karabin, nie? Ale generalnie szybkostrzelność to oznacza, ile możemy wystrzelić pocisków. Waga, no i ewentualne uwagi. Niektóre bronie na przykład mają, nie wiem, dodatkowy punkt obrony. Akurat buzdygan go nie ma. No i niżej, słuchajcie, mamy tutaj punkty doświadczenia, a te elementy w tych kółeczkach to jest to, kiedy mamy rozwój. No i koniec na dziś. W kolejnym odcinku przygotujemy sobie wspólnie postać, która będzie nam towarzyszyć we wszystkich kolejnych filmach o mechanice. To będzie raczej dość długa seria, ponieważ chciałabym wziąć pod uwagę tak naprawdę te łatwe, takie standardowe mechaniki, czyli dla początkujących, ale też jakieś takie bardziej zaawansowane mechaniki wyjaśnić, bo pytacie o wiele rzeczy i szczerze mówiąc, ja nawet przygotowałam sobie film o tych nieszczęsnych pościgach, ale nie mogę go nagrać. Chciałabym to wam naprawdę dobrze przekazać i boję się, że tam dużo różnych pojęć po prostu będzie niezrozumiałych i dlatego chciałabym zrobić troszeczkę setup dla osób, które są początkujące gdzieś tam, albo gdzieś tam aż tak zaawansowanie nie doszło. Ale spokojnie, do pościgów również dojdziemy. Ta postać będzie nam towarzyszyć we wszystkich filmach i zrobimy ją na poziomie nowicjusza, czyli tak, no jak robimy na pierwszą sesję. Ale ta postać będzie się rozwijać, czyli zrobimy parę na przykład jakichś takich mniej początkujących odcinków,
i rozwiniemy sobie go na doświadczonego, tak? Czyli przejdziemy od razu kilka rozwojów, powiem dlaczego na przykład tak decyduję i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Tak jak mówiłam, to nie będą filmy, które będą się bardzo często pojawiać, ale też postaram się, żeby faktycznie po kolei wszystkie tematy, które Was interesują, omówić. Więc jeżeli coś konkretniejszego Was interesuje, napiszcie w komentarzach. Ja mam listę tych filmów, o które prosicie i one się na pewno będą pojawiać. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych odcinkach z serii o Savage Worlds. Trzymajcie się, cześć!